13 listopada podjęliśmy uchwałę o powstaniu koła. No i tak już od tamtej pory pomału, pomału trzeba było się zintegrować, zgrać, poznać się przede wszystkim, bo nas jest w tej chwili 20 osób, 21, ale tak naprawdę wcześniej się nie znaliśmy. Nic o sobie nie wiedzieliśmy, tam gdzieś pomiędzy jakaś jedna z drugą. I nie wiedziałyśmy, która co potrafi, na co może naliczyć. A jak się okazało, że spotkałyśmy, to naprawdę wychodzą fajne rzeczy. Od początku Gminne Centrum Kultury w Skierdach, to jest filia w Jabłonnie, kiedyś było szkołą. Kiedyś było szkołą, kiedyś było kaplicą tak naprawdę, więc to ma dosyć długą tradycję. W tej chwili jest to centrum, filia Centrum Kultury, w których nasze dzieci, my uczestniczymy w różnych zajęciach. I przychodzą tutaj na zajęcia, między innymi zaczęłyśmy się poznawać. Przyjeżdżają tutaj osoby z Trzcian, z Jabłonny, z Rajszewa, w zależności od zajęć. Przede wszystkim no, nasze dzieciaki karate. I Skierdy, nie dodałaś, że Skierdy przyszły. Skierdy, no to wiadomo, bo jesteśmy w Skierdach, to głównie. Więc to jest nasza miejsce naszego tak jakby działania przede wszystkim. Czym co robimy? Tak naprawdę to, na co mam ochotę. W pewnym wieku przychodzi czas, kiedy pora zająć się sobą. I miałyśmy zajęcia plastyczne, warsztaty zielarskie, warsztaty onkologiczne, stąd między innymi ten bieg. Linoryt. Tak. Zajęcia z linorytu, bardzo fajne. Ostatnio baciata, więc idziemy trochę tematycznie. Trochę było miesiąc gotowania, miesiąc zdrowia, miesiąc sportu. No i właśnie teraz jest bieg, mamy kolejne plany. Wygrałyśmy konkurs w ekogospodyni, więc będą warsztaty ekologiczne. O kulinarnych już wspominałaś, nasze wygrane, wspomnij, bo to bardzo ważne. Tak, startowałyśmy w 3 konkursach kulinarnych. W Bitwie Regionów zajęłyśmy 2. miejsce w etapie powiatowym. W ogólnopolskim festiwalu Drobiu wygrałyśmy. No i brałyśmy udział w festiwalu Ale Ryba w Walewicach. Piękne miejsce, jakby co, polecam. Wygrało koło gospodarzy, jedyne koło w Polsce, w których są sami mężczyźni. Zrobili rybę z kaszanką. No chodzimy Nordic Walking 2 razy w tygodniu. Tak, od początku wakacji zaczęłyśmy prowadzić treningi z Nordic Walking, najpierw tutaj z koleżanką. Potem nasza koleżanka zrobiła szkolenie, więc mamy własnego trenera, nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz. Zamówiłyśmy teraz dodatkowe kijki, więc zapraszamy wszystkich, kto jest chętny na chodzenie w środy, po ciemku już, albo rano, 18:30, niedziela 8 rano, zapraszamy. Zaczęła się właśnie od warsztatów onkologicznych, które prowadziłyśmy, z samobadania piersi i jąder, ponieważ to jest dosyć istotna sprawa, profilaktyka przede wszystkim. Przede wszystkim szybkie rozpoznanie choroby i wtedy można, jest większe szanse na wyleczenie, na dojście do zdrowia. Zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, to nam daje gwarancję. Październik jest miesiącem ogólnie walki z nowotworami, z rakiem piersi. 15 października przede wszystkim jest takim dniem. W tym roku postanowiliśmy wziąć udział w biegu kobiet zawsze piersi. Jest to bieg, który jest stacjonarnie 20 października w Poznaniu, ale w całym październiku można wziąć udział wirtualnie, zgłaszając się. Kupiłyśmy zestawy startowe. Część pieniędzy z tych zestawów startowych jest na leczenie, na profilaktykę przekazywana i chcieliśmy nagłośnić sprawę, żeby właśnie pamiętać o tym, żeby przede wszystkim często się badać. USG, mamografia, cytologia to jest podstawa do tego, żeby dalej funkcjonować. Tak jest. Prowadzić zdrowy tryb życia, także popieramy wszelkiego rodzaju ruch na świeżym powietrzu. Mogłoby być więcej, ale i tak nie było źle, uważam. Myślę, że w następnym roku będzie więcej. Tak. Bo to jest jeszcze czas, kiedy nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy. Nie wszyscy wiedzą, te informacje jeszcze nie dochodzą. Myślę, że rok, dwa to już będzie taka u nas tradycja.